Jak wziąć pożyczkę w zaliczka? Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z pożyczki w zaliczka, wystarczy, że z menu pożyczkodawcy na naszej stronie wybierzesz nazwę tej właśnie firmy. Zostaniesz przeniesiony do podstrony z opiniami na jej temat, gdzie sprawdzisz szczegółowe warunki oferty i wymagania pożyczkodawcy. Jeśli je akceptujesz, kliknij przycisk Złóż wniosek, aby zostać przekierowanym na aktualną stronę firmy pożyczkowej. Zacznij od wyboru kwoty oraz odpowiadającego ci okresu spłaty i zatwierdź przyciskiem. Czas na rejestrację konta. Podaj podstawowe dane i zaakceptuj regulaminy. Czas na wypełnienie wniosku: Aby to zrobić, warto mieć pod ręką dokument tożsamości. W przypadku tej firmy należy podać także dodatkowe informacje, np. dotyczące zatrudnienia lub sytuacji ekonomicznej. Podaj też kod otrzymany SMS-em i kod weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail. Gdy podasz już wszystkie informacje wymagane przez pożyczkodawcę, wystarczy zaakceptować regulaminy i kliknąć w przycisk potwierdzający. Następnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości. Potwierdzenie danych odbywa się za pomocą usługi Instantor. Wystarczy zalogować się do swojego banku, a po pozytywnej weryfikacji pieniądze otrzymasz na konto. Przeprowadziliśmy cię przez wszystkie niezbędne etapy usługi pożyczkowej ich zaliczka. Mamy nadzieję, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a Ty niedługo będziesz cieszyć się z otrzymanych pieniędzy. Jeśli chcesz porównać więcej ofert pożyczek, wejdź na stronę czerwonaskarbon.pl.